No siemanko, siemanko, z tej strony Tomi, and welcome back to Simulator Sinbada. Moi drodzy, w końcu, po wielu miesiącach, powrócimy sobie do symulatora, jak to się mówi, do symulatora tego, Sinbada. To jest Farmbus Simulator, ale z racji tego, iż Farmbus mnie zwolnił, jesteśmy zatrudnieni u Sinbada. Nasza rejestracja juniorek, wszystko pasuje. Dobra, gdzie my dzisiaj jesteśmy? Jesteśmy w Kaiserslautern i jedziemy do Saarbrücken, ale to już jest chyba po stronie francuskiej, mi się wydaje. Czy to jest ostatnia ta po tym? Czekajcie, nie, to jest ostatnia miejscowość, tak jak jest na przykład Zgorzelec, nie? Görlitz. Między Polską a Niemcą. Na A4, powiedzmy, no. I później tutaj mamy, spójrzcie, stacja poboru opłat. I nie zamierzam za to płacić. I później jedziemy do Reims. Do Reims, czyli do regionu Szampanii, gdzie tutaj powstają najpyszniejsze szampany na świecie. I szampan może się nazwać szampanem, jeżeli powstał właśnie tam. A na następnym odcinku polecimy sobie w końcu do Paryża. Wycieczki do Francji. I... O Jezus Maria, ile tutaj tego wszystkiego jest, Marsylia i tak dalej. Dobra, nie zanudzam was, ponieważ i tak wszyscy na mnie czekają. Ja nie pamiętam, jak tutaj się to wszystko robiło. Muszę sobie przypomnieć, jak tu się jeździło. Ciśniemy, moi drodzy, do tych obesroków. Jeszcze nie wiedzą, z kim pojadą. No i mamy już jesień, spójrzcie, mamy już dzień, jest 24 października. Ja wiem, że wy mówicie, że jest teraz inny dzień. Ale to jest tak specjalnie dla mnie zrobione, no bo ja nagrywam to 24 października. Dobra, są mi moi kompani! Są mi moi kompani! Oni będą w gorącej wodzie kompani. Jak oni się dowiedzą, z kim jadą. Dzień dobry! Jak się z panią rozmawiało? Odpraw pasażerów. O, jest, dobra. Reims, ty jedziesz do Reims. Kaiserslautern. A Reims, dobra, jedziesz Reims. Reims. Mahlzeit, Reims, Grützi! Grützi! Tak, jest w porządku, jedziesz ze mną do Reims, Saarbrücken też jedziesz ze mną, okej. Okay. A wszyscy chyba będą ze mną jechali. Witam was wszystkich bardzo serdecznie, subskrybujcie juniorski 2.0, juniorski 3.0, juniorski 4.0, juniorski 5.0. Wbijajcie do mnie na kanał, na którymś kanale się pewnie pojawicie. Kibel, no. A bo tu już po francusku muszę pomału mówić. Kibel, no. Interneto, no. Klima, no. Okej? Okay? Mam nadzieję, że wszyscy wiedzą, o co chodzi. I ruszyli wszyscy ładnie, pięknie. Nein, das geht nicht. Internet nie działa, ponieważ zapomniałem hasła. Zapomniałem, jak się tutaj załącza wszystko. Spójrzcie, patrzcie na jesień, a nie tam internet. Będziecie siedzieli na Facebookach i na innych rzeczach. Po co? Patrz. Myślałem, że będzie wypadek, ale jednak nie. Wydaje mi się, że tutaj będzie taki skrót, nie? Tu, o, pojazd poza drogą. Tak! A co, nie podoba się? Nie, no zaraz się przewrócę znowu. A co, nie podoba się? Muszę wam powiedzieć, że stęskniłem się za tym Farmbus Simulator. I za moim kierownicą i w ogóle. Naprawdę, przecież jak ja teraz odpaliłem Farmbus Simulator, to ja tam widziałem, że myśmy ostatnio w to grali chyba w maju. Co tam się kopci za mną? Coś się za mną ewidentnie kopci. Ty, o... Widzicie to w tym lusterku? Co tu się dzieje? Czemu ja się tak kopcę? Może dlatego, że opony są jeszcze pod spodem? Oh my god, no zobaczcie, przecież mój autobus się pali! Dobra, bo ja mam troszeczkę drogi przed sobą. Musimy później tutaj skręcić na Saarbrücken i w końcu sobie to odkryjemy. I wiesz, ja nie zamierzam, tak jak wam powiedziałem, ja nie zamierzam płacić tutaj. Mam nadzieję, że to się da jakoś ominąć. Jaką ja tutaj mgłę robię? Że też mnie nikt nie chce zatrzymać, żadna policja ani nic w tym stylu. Mam nadzieję, że mnie nikt za chwilę nie zgłosi. Żeby sceny nie było, przecież oni nic nie widzą, oni się czują pewnie jakby we mgle jechali, no. Oh my god. Jak to ci zimno? Przecież klimatyzacja nawet nie jest załączona, to jak ci jest zimno? Ile jest stopni? Ja ci zaraz powiem, ile jest stopni. 41? 12! 12 stopni jest, o co ci chodzi? Ja wiem, że Farmbus Simulator da się jakoś, czy tam Sinbad Simulator, da się jakoś odblokować te super szybkie sprintery. Nie? O, Saarland. Willkommen im Saarland. Potrzymaj, zostało 45 km, trzymaj, jak nie, to se nalej do kubeczka. I nie pij tego, bo znowu ci się będzie chciał siku.
Ja wiem, że Farmer Simulator można tam wybrać jakieś super szybkie samochodziki, ale z tego co mi się wydaje, to ja muszę trochę expa jeszcze uzbierać, żeby mi się to wszystko odblokowało. Dobra, bo ja tu muszę w prawo skręcić. Widzę ograniczenie do 100, my jedziemy 97. Tutaj do 80, więc... Ale tu można na skróty, patrz. Tu. Tu można zjechać. Oh my god! O... Nie da się. Chyba się nie da, nie? Spróbujemy jeszcze... Hamuj. Spróbujemy jeszcze raz. Tylko musimy ominąć te drzewo, bo jakbym wiedział, że tu jest... Bo jakbym wiedział, że tu są takie drzewa, to bym to jakoś inaczej zaplanował. A teraz no spójrzcie, tu są jakieś kłody, mam nadzieję, że mogę pojechać po tych kłodach. I po tych kamieniach tu, o! Te kamienia są niewidoczne! Hop! Tu! I widzicie, i jesteśmy już, i nie ma się czego spinać! Czego wy się spinacie, no? Sabryk! Nawet nie wiem, jak to miasto wygląda, ponieważ jest tam dosyć daleko. Ja co prawda jeszcze, nawet, jeszcze nie byłem, jeszcze, ja byłem we Francji, ale nie byłem jeszcze w Paryżu. My musimy się tam w końcu jakoś wybrać. Mam nadzieję, że tutaj nie będzie żadnego fotoradaru. Chyba tu stoi, nie? Wiedziałem! Nie! W selfie sobie zrobiłem! Zaraz jesteśmy na miejscu! Poza tym użyj danych komórkowych, no co nie masz? Jedziesz Sinbadem i nie stać się na abonament? Ile w dzisiejszych czasach abonament kosztuje? 5 euro, 6? W Aldiku za 7 kupisz i będziesz miał. Duś bumper! Patrz! Bumper tam jakiś był, widziałeś? Śpiący policjant. I jesteśmy! Odblokowaj Sarbryk, dziękuję bardzo. Dobra, wyłączamy to. Ja wam drzwi otwieram, bo chyba tutaj, tu są kolejni, widzicie? A czemu on ma takie coś? Co to oznacza? Grycy! Okej. Okay. Halo? Tutaj otwórz rzecz sobie, no. Salut! Możesz nawet usiąść obok mnie, jak chcesz. Dobra, przywitam się z tymi, co jeszcze tu nie jeżdżą. Juniorski.pl, wbijajcie koniecznie. Zakupcie sobie koszulkę fajną. Nie, takich nie mam, ale mam inne, wbijajcie wszyscy. A zapomniałem wam powiedzieć, jutro będziesz miał katar. Wy jutro będziecie mieli wszyscy katary. Ja tu nie mam ani klimy załączonej, ani internetu, ani też nie możecie korzystać z toalety. Załatwiliście się wszyscy fajnie? Mam nadzieję, że jo. Jo. Tak, tak, gdzie tak się mówi? Tak się mówi w jakimś tym, nie? Gdzieś tam przy Białymstoku czy coś? Jo, tak mówią, nie? Jo! Koleś, kto ci dał prawo jazdy? Widzieliście ten napis? Cicho, bo ja tutaj sobie ustawiam odcinek lędźwiowy, chłopie, bo już nie mogę mieć tutaj takiej szpary. To mnie musi wypychać mocno. Mocno, baby! Oesz... Nie da się, załącz se... No nie mogę se nawet ustawić odcinka lędźwiowego, normalnie, no! Dobra, tędy będzie szybciej, i tak tu jest na skróty chyba, nie? Tu. Tylko musimy uważać na drzewa. Oh my god! O! Patrz! Widzisz? Jeszcze migasz załączyłem. Ja używam nawigacji cały czas, chłopie. Uwaga! O! Zniknął! Poważny wypadek i zniknął. Dobra, bo jestem już na autostradzie, ja muszę koniecznie pilnować tego... tej opłaty drogowej. To za chwilę tu będzie. Żebyśmy tego nie płacili, wiecie o coś. Ja próbuję, może tam będą jakieś bramki stały. Ja je spróbuję rozwalić. Patrzcie, to już zaraz tu będzie. Albo jedziemy na Strasburg i nie muszę płacić. Tu są bramki. Patrz. I co teraz się stanie? Frankreich? Okej. Okay. Które jest otwarte? Żadne nie są... Patrz. Oh my god. Co teraz się stanęło się? Aha! I co, i mogę już jechać? Czy co teraz się stało? A ja sobie spróbuję cofnąć. Ja nie chcę jechać tą bramką, ja może sobie jednak tą pojadę. Tutaj, o, ci odam być. Dobra, bo ja sobie tutaj muszę jakoś poradzić. Zobaczcie, że ta jedna bramka jest otwarta, ale ja bym strasznie chciał, aby oni mi tą otwarli. Ja chcę jednak tą wjechać. No i co, podjeżdżam tu. Cyk. O, otwiera się też! Wow! Ile my tam mamy? My tam mamy dosyć dużo kilometrów, nie? Do Reims mamy 200... 266. Nie wiem, czy to się coś po drodze fajnego stanie, czy też nie. W każdym razie dużo się już stanęło się. I ładna ta Francja, muszę wam powiedzieć. Bardzo mi się podobają te bramki. Jak na A4 w Polsce. A to my nie będziemy jechali autostradą, tylko takim czymś? Czy to tak tylko na granicy wygląda? Tu jest Reims. Tu. A jest autostrada, okej, dobra, ja nie wiedziałem. Nie działa! Ty za mną tak cały czas się kopcisz, ja nie wiem, czy ktoś tutaj jedzie, czy nie. Ja nie wiem, czemu się tak za mną kopci. To się stało, od kiedy ja wjechałem w te pola.
I wydaje mi się, że gra dalej myśli, że ja jestem tak troszeczkę pod tą, jak to się mówi, pod ulicą i ona tutaj cały czas jakiś dym leci, ja nie wiem o co chodzi w ogóle. O nie, no Kinga do mnie napisała, chodź zjeść. No już jest obiad, 16, 3 minuty temu. Zaraz, bo jadę do Reims, na region Szampanii jadę. I przywiozę nam szampana jakiegoś, będę za niedługo. I jeszcze mój bracik się nagrał, co tu się nagrało? Co on tutaj, bo on dzisiaj do mnie przyjeżdża. Ja, oh my god. O, coś załączyłem. Ale nie, gdzie mam jechać, prosto czy... Paris, Luksemburg, gdzie mam jechać? Nie ma Reims nigdzie. Paris, Lille, Roule, Luksemburg. No chyba tu muszę jechać, no tak mi nawigacja tutaj mówi, co on chce ode mnie? Serbus, jak tam u was robicie? Dobrze. Jechaliście gdzieś, szliście gdzieś, czy co, że tam działacie? Nie zgadzam, czy przyjechać, czy nie, bo za 15 czwarty drogę robię. Drugie ranko jemy. Zaś nie przyjedzie. Nie mógłbym przyjechać na godzinkę, na dwie. O, przyjedzie. Potem muszę Maxa pokołać, bo mam gdzieś na wycieczkę na tydzień do Berlina. O, tutaj trzeba cenzurę zrobić. Plany macie. Ciao. Nie no, przyjeżdżaj na spokojnie, ja właśnie jadę do Reims. Region Szampanii we Francji i mogę ci przywieźć szampana, jakbyś chciał. Jak przyjedziesz, to już będzie schłodzony, także dawaj, dawaj, na spokojnie. Oh my god! Dwa... I tak to się kończy jazda z komórką w ręce. Uuuu! Jakie krzyki! Ich will hier raus! Ich will hier raus! Dann geh! Dann geh! Verschwinde! We Francji chyba bardzo pomału jeżdżą, mi się wydaje, bo ja jadę 102 na godzinę. Ty, tempomat mogę załączyć, nie? O, mam tempomat załączony, uff. Bo... Muszę wam powiedzieć... Ja wszystkich wyprzedzam! Tu jeszcze mnie nikt nie wyprzedził. Jak w Niemczech jeździmy i cały czas muszę jeździć prawym pasem, oczywiście tak jadę lewy, bo jestem szeryfem lewego pasa. Tak tutaj... bo oni się może boją, bo tam mgła taka jest. Tak oni tutaj się mega boją. Co tu się stało?! Co tam się stało?! Montażysto, zrób tutaj jeszcze raz, bo ja sobie tutaj krzesło ustawiałem. Ale tam był ewidentnie wypadek we Francji! Ty, weź no tutaj to zrób jeszcze raz slow-mo! Ty, a tutaj są takie te, to i to je, jak w Polsce, nie? Takie bardzo podobne. I wiatraki są. Czy my zbliżamy się do niemieckiej granicy z Polską? O Jezus Maria, znowu mam komórkę w ręce. Znowu mam komórkę w ręce, nie patrzyłem w lusterko. O, tu już w prawo, już tu jest Reims? To 40 km jeszcze będę musiał jechać. Tak po prostu? Tu chyba będzie szybciej, nie? Tu, o widzisz, no tu jest o wiele szybciej! Oh my god, dobrze, że to drzewo nie było widoczne. Ale te będą już widoczne. Kamienie? Spoko, no przecież jadę! Zaś bramki tu są? Nie. Po co mi te bramki? Jak ja mogę tak przejechać? Przecież ja nie będę dać stać w kolejce. Jak się po rondzie jeździ we Francji? O! Tak, nie? O! I tu już, proszę bardzo, uwaga! A tu we Francji nie jeździ się lewostronnie? Aha, to mi się to z Anglią pomyliło i z Japonią! Aha! Za chwilę się przewrócę. Generalnie to tu jest 30 na godzinę. To 86 pochodników. Dobrze, że tutaj nie ma żadnych ludzisków. A w tej grze chyba nie ma ludzisków. A nie, stoją. Ale to tylko pasażerowie stoją. O, i tam jakiś siedzi. O, i znowu kolejny skrót muszę wziąć. No przecież nie będę na rondo wjeżdżać. Tu jest o wiele szybciej. Patrz, tu. Spoko. Patrz, ile zaoszczędziliśmy czasu. Chyba z 15 minut żeśmy zaoszczędzili teraz. Dobrze, że policja nie widziała, co tutaj się wyczynia. O! A co z tym rondem tu? Niewidoczne rondo. Niewidoczne rondo, zaraz będziemy. I znowu będziecie mi bić brawo, że przyjechaliśmy 2 godziny przed czasem. Hamuj. O Jezus Maria, o Jezus Maria. I jeszcze się zacięłem na sam koniec, nie? Co mi tam przeszkadza? No nie! Wiecie co, ja sobie wjadę od tej strony, tak chyba będzie lepiej. Stój! Tak chyba będzie lepiej. Tu? I od tej strony sobie wjedziemy.
Tylko który jest plac jest mój? Tamten, okej. Dobra. Widzicie? Muszę wam powiedzieć, że ta gra mnie czasami tak irytuje. Tam jakieś w ogóle znowu dziwne rzeczy się stanęły się, no. Tu. I tutaj, proszę bardzo, jesteśmy. Sindbad przyjechał, uff, jesteśmy. Patrzcie teraz to. Jesteśmy już na miejscu, no oczywiście, że jesteśmy na miejscu. Dobra, bo ja tutaj mogę generalnie już włączyć wszystko. Wyloguj i zobaczymy, ile otrzymaliśmy punktów. No patrzcie, przecież tu jest wszystko na zielono. Lista wspierających! Wszystkie moje kanały subskrybujcie. No i widzę cię w następnym video. Na razie, dzięki, cześć! Uuu.